Znajdujemy się dzisiaj przed budynkiem PKN Orlen, gdzie odbywa się kolejna akcja krwiodawstwa. To nie jest pierwsza akcja w tym roku. Tak, sprawdziłem przed chwileczką. Jest to ogólnie 24. mobilna akcja krwiodawstwa po reaktywacji działalności klubu w 2017 roku. Także za nami widać stoi mobilny ambulans do poboru krwi i za chwileczkę ludzie dobrego serca, pracownicy grupy kapitałowej, ale nie tylko, będą dzielić się cząstką siebie dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Chciałem z tego miejsca zaznaczyć, sprawdzałem również to przed chwilą w informacjach statystycznych. W ubiegłym roku w Polsce doszło do ponad 23 tysięcy wypadków. I w kontekście tego, że dla ratowania ofiar wypadku drogowych jest potrzebne około 50 jednostek krwi. W związku z tym teraz szczególne ma to znaczenie w sezonie wakacyjnym, gdzie jest właśnie zmożona liczba wypadków drogowych. Część krwiodawców przechodzi na urlop. Jest to szczególnie ważne, że ci ludzie dobrego serca, którzy tutaj przyszli, będą ratowali ludzkie zdrowie i życie. Chciałem z tego miejsca złożyć wyrazy serdecznego podziękowania wszystkim kolegom i koleżankom krwiodawcom za to, że tak chętnie i licznie stawiają się na nasze mobilne akcje krwiodawstwa. Pandemia lekko nam odpuściła, ale rygor taki sanitarny nadal obowiązuje. Czego mogą spodziewać się krwiodawcy obecnie przy oddawaniu krwi? Tak, jest to zgodnie z wytycznymi. Akcja prowadzona we wzmożonym reżimie sanitarnym, obowiązują maseczki. W ambulansie jest wstępna ankieta covidowa oraz zasada dezynfekcji i dystansu społecznego. Jakich akcji możemy spodziewać się jeszcze w tym roku? W tym roku Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN Orlen zaplanował cykliczne akcje co kwartał. W tej chwili jest to jedna z ostatnich akcji w miesiącu czerwcu. Na następne akcje zapraszamy we wrześniu. Niemniej jednak każdy, kto ma życzenie pomóc i oddać krew, również może to zrobić w punkcie stacjonarnym krwiodawstwa. Jest to oddział terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie nr 36 w Płocku przy szpitalu na Winiarach. Dlaczego warto pomagać w ten sposób? Każdy ma swoje jakieś inspiracje do pomagania. Jednym z nich może być jakaś szczególna sytuacja zdrowotna bliskiej osoby. Ktoś ulega wypadkowi drogowemu, ktoś zachorowuje na białaczkę ostrą szpikową. Generalnie każda motywacja będzie dobra do tego, żeby przyjść, pomóc i uratować ludzkie zdrowie i życie. Do czego gorąco zachęcam. Warto być honorowym dawcą krwi, warto pomagać.